No witam wszystkich. Emiot z tej strony. Oczywiście Bitcoin, indeks Bitcoina. I lecimy z tematem. Dzięki za łapki, dzięki za oglądnięcia. Sprawdźmy, co tam w ostatnim materiale ten Emiot wymyślił, tak sobie, bo pewnie sobie coś wymyślił. Chwila. Popyt będzie chciał tutaj rozjechać te stop lossy, które są nad tym swingiem. Prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie jakaś część shorterów może mieć stop lossy tutaj wyżej, tak? I wtedy dopiero może być zjazd jakiś większy korekcyjny, tak? Czyli korekcyjna reakcja. Bądź... Dobra, dobra, Miot, tam się nie napędzaj. Czyli psychologia plus analiza techniczna, tak? Jeżeli poziom 50% próbował powstrzymać cenę, ale schodząc na niższe interwały, widzieliśmy, że tam jest po prostu popyt, od razu zgarnia to wszystko, co się koryguje lekko, wszystko jest zgarniane. Uznałem, że ten poziom już jest zbyt słaby i kolejna jazda jest wybicie stop lossów shorterów i prawdopodobna reakcja zwrotna ceny. Oczywiście doszły jeszcze ETF na Bitcoina, także wszystko się fajnie zgrało. No i sprawdźmy, jak to się teraz tutaj dzieje. No jest, tak? Wszystko jest według tej hipotezy, którą ostatnio ustaliliśmy, czyli podjazd do góry, wybicie stop lossików i tutaj już jakaś zwała. I na tygodniówce widzimy, co tu się dzieje. Formacja świecowa zapowiadająca spadki bądź też korektę, czyli spadająca gwiazda, ale jeszcze mamy trochę godzin, także jutro dopiero o północy, jaka będzie tu formacja, zobaczymy i wtedy będziemy mogli reagować. Wstępnie, jaka może być korekta? Zejdźmy na jakieś tutaj niższe interwały. Zejdźmy na dzienny. Sprawdźmy, co tu się dzieje, bo to jest nabazgrolone mocno. Nadal fala trzecia. Tu wewnętrzne korekty, które trzymały trend. Sprawdźmy, jak to się tutaj działo. Tu była korekta. Tutaj zeszła cena, widzimy, niżej do tej żółtej strefy, czyli ta wewnętrzna korekta była zbyt słaba, ale oczywiście ta korekta trzymała ten trend wzrostowy. Cena weszła do żółtej strefy. Wypchnięcie wyżej, czyli tutaj była wtedy już większa korekta. Stworzyła się po tym większa korekta. Widzimy, cena wpadła już do strefy bazowej, ale według mnie ta strefa raczej nie wytrzyma. I będziemy musieli posiłkować się tutaj największą korektą. To jest największa korekta o z tyłu. Największą korektą w tym ruchu wzrostowym. Jeszcze wyłączmy tak, żeby pokazała się strefa. Zaraz będziemy tłumaczyć. Jest strefa. Już nawet cena weszła do strefy tej większej korekty, czyli ta już korekta nam odpada. Powiększmy, żeby każdy widział, o co tu mi chodzi. To jest największa korekta w tym ruchu wzrostowym, czyli korekta na fali BC2, tak? Czyli C2, fala C. No i jak widzimy, już tutaj cena fajnie wchodzi w tą strefę i teraz mamy do wyboru według mnie dwie opcje. Opcji może być więcej, ale żeby nie komplikować. Cena wjeżdża w tą strefę, popyt jest silny i wyciąga jeszcze wyżej cenę, atakując 50 tysięcy magiczne, 50 tysięcy dolarów, czyli psychologiczny poziom, bądź druga wersja. Ruch tylko korekcyjny i zjazd ceny na niższe poziomy, tak? Szukanie gdzieś tutaj jakichś większych zakupów. Na razie tyle, nie możemy więcej ustalić, bo to nawet nie ma sensu, bo to będzie już wróżenie, ponieważ ta największa korekta teraz będzie trzymała ten trend wzrostowy. Jeżeli ona puści wybicie 141,4, zjazd niżej, tak? Kolejna strefa jakaś tutaj
Według mnie może być nawet korekta do 31 tysięcy, tak? Do tego szczytu fali B.